życia pan cichnie na jedna dnu. Podobno braki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na biurku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Łobija bije, łobija bije. Naprawdę od dwóch dni dzieje się bardzo wiele, jest gorąco w sercach, choć zimno na dworze i mamy nadzieję, że efekty tego grania będą fantastyczne. A gra z nami 160 wolontariuszy. Od najwcześniejszych godzin rannych kwestują na ulicach naszego miasta i powiatu. Są w Brodach, Pawłowie, Chybicach, Łomnie, Rzepinie, Szerzawach, Osina, Parszowie, Milcu, Wąchocku, Gadce, w wielu, wielu miejscach, w całym mieście, w całym powiecie, naprawdę wielu wolontariuszy. Proszę Państwa, w tym roku pieniążki zbieramy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Czyli dla najmłodszych i dla najstarszych. Tak jak powiedziałam, działo się już bardzo wiele, ciągle się dzieje, za chwilę o tym, ale najpierw kilka słów o tym, co do tej pory przez ostatnie 3 lata nam się udało zdziałać. Klaudia. Proszę Państwa, 20. finał 2012 rok. W naszym miejskim sztabie w Starachowicach uzbieraliśmy 85 575 zł i 94 grosze. Fantastyczny wynik. To był jubileuszowy rok, graliśmy bardzo gorąco, mamy nadzieję w tym roku pobić ten rekord. 21. finał, rok 2013. Miejski sztab w Starachowicach uzbierał 70 774 zł i 46 groszy, 101 dolarów, 9 funtów i 20 euro. Brawo. Finał w ubiegłym roku 2014. Uzbieraliśmy 76 699 zł i 41 groszy, 39 euro i 37 centów oraz 1 dolara. A 23 przed nami. W tej chwili już liczone są pieniążki w sztabie, w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Pozdrawiamy sztab, bo tam wolontariusze, którzy nie kwestują, ale liczą pieniążki, zajmują się wolontariuszami kwestującymi,
tam bank PKO SA, tam ludzie, którzy pracują, a tak naprawdę są niewidoczni. Pozdrawiamy ich gorąco, gorącymi brawami. My tutaj to sztab, ci tam to sztab i jeszcze pozdrawiamy Agnieszkę Lasek-Piwarską, która na stanowisku również nasza wolontariuszka. A wszystko to, proszę Państwa, jak zawsze pod zacnym patronatem pana starosty Dariusza Dąbrowskiego i pana prezydenta Marka Materka. Zapraszamy panów do nas. Otwieramy finał Starachowickiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brawo! Wspólnie! Siema! I szczerze się od...